Dwa słowa, z którymi ciężko było mi się bardzo mocno połączyć i w ogóle zrozumieć ich odniesienie do języka polskiego. Takich słów oczywiście było więcej, ale te dwa słowa były takimi pierwszymi, z którymi się zetknęłam, kiedy zaczęłam pracować ze sobą. Słowa pochodzące z języka angielskiego, które dla mnie nie były kompletnie zrozumiałe i nie za bardzo wiedziałam, jak je odnieść i do czego je odnieść. Pierwszym z tych słów było słowo surrender, a drugim z tych słów było słowo alignment. Pierwsze oznacza nic innego jak poddanie się, a drugie oznacza wyrównanie. I to jest niesamowite, że poddanie się może mieć tak skrajne dla siebie określenia, bo możemy się poddać walcząc z czymś, ale możemy się też poddać ufając czemuś. I dla mnie to było trudne, bardzo trudne, ponieważ moje życie przez tak naprawdę 38 lat kręciło się wokół jednego. Kręciło się wokół czterech mechanizmów, może nawet nie czterech, może trzech. Z tych czterech trzy były bardzo mocno obecne w moim życiu. Mechanizmów, które były niczym innym jak nastawieniem się na przetrwanie. Możecie się spotkać z tym, że gdzieś wymienia się trzy mechanizmy, takie ochronno-obronne, wytworzone przez człowieka, który jest straumatyzowany, którego umysł i ciało jest straumatyzowane. Moje rozumienie i moje doświadczenie w tym jest takie, że kiedy my się rodzimy, następuje zjednoczenie. Jest moment, w którym w nasze ciało wchodzi aspekt duchowy. Nie zawsze używam tutaj określenia dusza, bo dusza jest często ma wiele różnych znaczeń dla danych osób, szczególnie tych, które zahaczają o religię. Dlatego częściej w moich nagraniach pojawia się słowo aspekt duchowy, bo jest to szersza rzecz. Dla mnie aspekt duchowy jest czymś dużo, dużo szerszym. Jest tą cząsteczką, która się w nas pojawia, która pojawia się w naszych fizycznych ciałach i która tworzy troistość nas jako ludzi tutaj na ziemi. Troistość, która pozwala nam doświadczać, która pozwala temu aspektowi duchowemu doświadczać życia na ziemi. I kiedy my zrozumiemy, jak to tak naprawdę wygląda, kiedy przyjmiemy do siebie właśnie to pierwotne wejście, tą pierwotną intencję, że to aspekt duchowy wchodzi w nasze fizyczne ciało i on chce doświadczyć życia w określony sposób i w określonej jakości, rodząc się w określonym miejscu i przechodząc określone doświadczenia, wówczas jest to w stanie nam dać pewien dystans. Nie bycie w takim kołowrotku emocjonalnych zdarzeń i traum i nie kręcenie się non-stop w kółko wokół tego. Więc w momencie, w którym my się rodzimy, to tak naprawdę jesteśmy pełnią, jesteśmy jednością. Jednak na drodze naszego życia, nawet już jako maleńkie dziecko, jako zarodek w łonie matki, my zaczynamy doświadczać pewnych rzeczy. Nie jest tak, że w chwili zapłodnienia od razu ten aspekt duchowy pojawia się w naszej fizyczności. Ten aspekt duchowy wchodzi w naszą fizyczność w różnych odstępach czasu od poczęcia. I nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast to, co jest ważne, to ważne jest zrozumienie, że te doświadczenia, z którymi się stykamy, my poprzez bycie człowiekiem przyjmujemy je bardzo personalnie. Od samego początku. I one nas kształtują. I wszystko to, z czym nie możemy sobie poradzić, wszystko to, co jest odbierane przez nasz umysł jako zagrożenie, wszystko to wytwarza w nas pewien
mechanizm. Mechanizm, którego zadaniem jest ochrona. Ochrona ciała i ochrona umysłu. Ponieważ jedno z drugim jest bardzo mocno połączone i nie ma możliwości, żeby ciało istniało bez umysłu albo umysł bez ciała. Te dwa aspekty współtworzą siebie. Jednak to, co możemy doświadczać i to, co możemy zauważać, to, że ten trzeci aspekt duchowy, on nie zawsze jest połączony z ciałem i z umysłem. Im bardziej jesteśmy straumatyzowani, im więcej trudnych rzeczy w naszym życiu, tym bardziej nasz aspekt duchowy jest odseparowany. Ja to czasem porównuję żeby to dobrze zobrazować, porównuję to czasem do marionetki, takiej kukiełki, która jest połączona z kształtem krzyża, z kształtem krzyżyka drewnianego, połączona jest z sznurkami. Ma przyczepione do tego drewnianego krzyżyka, ma przyczepione dłonie, nogi i głowę. I najczęściej jest tych sznureczków 5. One pozwalają na to, by manewrować tą marionetką właściwie, by nią właściwie poruszać na scenie. Jeżeli spojrzymy na to, jak na scenę naszego życia, bo w rzeczywistości to jest naprawdę świetne porównanie i świetna alegoria do tego, żeby zrozumieć, jak to nasze życie wygląda, jak wygląda ta nasza troistość. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że tym aktorem, który porusza tą marionetką, to jest właśnie nasz aspekt duchowy. Tą marionetką samą w sobie jest nasze ciało i jest nasz umysł w jedności. A te nitki, te połączenia z tym, co pozwala aktorowi poruszać marionetką, to jest nic innego jak połączenie z naszą duchowością, z naszą duchową stroną. I to połączenie z naszą duchową stroną staje się słabsze przy każdej kolejnej traumie. Traumy, które w nas osiadają, to, co się w nas zaczyna dziać, odsuwają nas od naszego duchowego aspektu. Odciągają nas od naszej duchowości, odciągają nas od tego, kim my jesteśmy naprawdę. I dzieje się wówczas podobna sytuacja do takiej, gdyby ktoś przyszedł i nożyczkami odciął jedną i drugą i trzecią nitkę, która łączy marionetkę z aktorem, i w pewnym momencie zostaje tylko jedna. Mając takie jedno połączenie, ta marionetka jest rzucana na lewo i prawo. Ona nie jest w stanie być właściwie nawigowana przez życie. I to jest właśnie to, co się dzieje z nami. To się dzieje, kiedy doświadczamy w życiu ogromu, ogromu traum. I pozwalamy, by te traumy nami kierowały. Pozwalamy, by to one nadawały nam kierunek. Ulegamy im. I co więcej, pozwalamy, by nasz straumatyzowany umysł i straumatyzowane ciało szło w tym kierunku. I wówczas powstają mechanizmy. Kiedyś zadałam takie pytanie na swoim profilu na Facebooku. Zadałam pytanie, czy nasz umysł jest przyjacielem dla nas? Było wiele odpowiedzi. Były odpowiedzi, że nie, były odpowiedzi, że tak. Przez długi czas myślałam, że nasz umysł sprzyja nam i nasze ciało nam sprzyja. Ale z czasem własnej osobistej ścieżki, a również też z czasem doświadczeń zawodowych osób, które prowadzę, zrozumiałam, że jest zupełnie inaczej. Że to, co jest straumatyzowane, jest bardzo mocno wkomponowane w instynkt przetrwania. A instynkt przetrwania nie ma nic wspólnego ze wzrostem i z rozwojem. Instynkt przetrwania, który się w nas wytwarza, który mamy, on nas sprowadza niesamowicie do tego bycia człowiekiem, do takiej fizyczności, do bycia mocno, mocno w świecie materialnym, w tym namacalnym świecie. I to, co się wówczas dzieje, to patrzymy na życie jako na ciężką drogę.
gdzie trzeba ciężko pracować, ciężko zarabiać pieniądze, gdzie wszystko przychodzi z trudem, gdzie jest wiele bólu, wiele chorób. I tak naprawdę modlimy się i marzymy o tym, żeby to życie w pewnym momencie się skończyło, abyśmy zostali uwolnieni i mogli przejść do tego kolejnego poziomu, który często w religiach jest określany jako raj. Gdy tymczasem raj jest tutaj, gdzie my żyjemy, jeśli jesteśmy zintegrowani wewnętrznie, my tego raju doświadczamy, bo życie płynie. Życie płynie w niesamowity sposób. I to jest właśnie to drugie słowo, alignment, czyli wyrównanie, jest niczym innym, jak wyrównaniem do ścieżki, która jest ścieżką naszej duchowości. Wyrównaniem swojego umysłu, swojego ciała, swoich działań, myśli i emocji i płynięcie i poddanie się nurtowi życia. Tutaj posłużę się kolejną alegorią. Gdybyście sobie wyobrazili dwie osoby, jedna, która jest na rzece, i ta rzeka nie ma jakiegoś ogromnego nurtu, ale zaczyna się szamotać, krzyczeć, wrzeszczeć, panikować. I druga, która kładzie się na wodzie, na plecach i pozwala sobie być niesioną nurtem tej rzeki, od czasu do czasu tylko zauważając, w którą stronę płynie, i czy nie ma po drodze jakiejś przeszkody, którą mogłaby uderzyć. Jeżeli jest, to nawiguje swoim ciałem tak, żeby tą przeszkodę ominąć. Spróbujcie sobie wyobrazić te dwie osoby, te dwa różne zachowania. To pierwsze zachowanie, gdzie jest tyle szamotaniny, gdzie jest tyle krzyku, paniki i walki, to jest właśnie nasz instynkt przetrwania. To jest to, czego doświadcza człowiek, który przez wiele, wiele lat swojego życia jako dziecko, potem jako młoda osoba, potem już jako dojrzały człowiek, doświadczał różnego rodzaju traum. Te traumy oczywiście, one się tylko powtarzają w kolejnych latach naszego życia. One są niczym innym jak powtórzeniem naszych doświadczeń. One się powtarzają jak zdarta płyta. Okoliczności mogą się zmieniać, my możemy mieć więcej lat, ale to, czego wewnętrznie doświadczamy, jest tym samym, czego doświadczaliśmy, kiedy byliśmy mali. I one się powtarzają nie bez powodu. Powtarzają się, żebyśmy mogli je uwolnić, żebyśmy mogli pewnego dnia zauważyć dziwny zbieg okoliczności i pomyśleć sobie: wow, to już kiedyś było. Jak to możliwe, że to się znowu dzieje? Jestem w innym miejscu. Otaczają mnie inne osoby i znowu doświadczam tego samego. Jedna osoba może zrobić tak, a druga osoba może spojrzeć na to i powiedzieć: o matko, dlaczego mi się znowu to dzieje? To wszystko przez nich, to jest ich wina. Ta druga osoba doświadczy ponownie podobnej sytuacji za jakiś czas. Ponownie pewne rzeczy do niej wrócą, po to, by się zatrzymała. Nie jesteśmy rzuceni tutaj na ziemię po to, żeby przeżywać dramaty. Ta ziemia nie jest perfekcyjna dla nas od strony relacji z ludźmi, z którymi się stykamy. To nie jest raj. To nie jest idealne. Ale to było kiedyś. I my teraz mierzymy się z konsekwencjami pewnych rzeczy, które się zadziały. Jednak my wewnętrznie, głęboko w sobie, mamy pamięć tego, jak było kiedyś i tęsknimy za tym. I owszem, rodzimy się w domach, w którym jest przemoc, w którym jest dużo, dużo bólu i dużo dramatu. I w tych domach dojrzewamy jako dzieci. I to są lata, w których mamy niewielkie pola manewru. Jako czterolatek nie możesz się spakować i wyjść z domu i powiedzieć: do widzenia, zmieniam sobie rodziców, znajdę sobie kogoś lepszego, kto bardziej o mnie zadba i kto mnie bardziej pokocha. Tak się nie dzieje. Jesteśmy, jako dzieci byliśmy ograniczeni i zmuszeni do przebywania w określonych warunkach, ale kiedy wyszliśmy z tych domów, to ograniczenie zniknęło, a my wciąż trzymamy się tego tak, jakbyśmy byli tymi czterolatkami. To podobnie jak ten słoń, malutki słoń, który jest brany do cyrku, żeby być wytresowanym słoniem. Na początku jest związany
bardzo mocnym łańcuchem do pala. On oczywiście nie jest w stanie się z tego łańcucha zerwać, ale kiedy dorasta, z tego łańcucha jest w stanie się zerwać bez problemu, tylko że on już nigdy nie próbuje, ponieważ w jego głowie i w jego ciele zostało zakodowane, że nie da się z tego łańcucha urwać i uwolnić. To jest to, co my przechodzimy w swoim życiu. Zrozumienie tego pozwala nam na zatrzymanie. I dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o trzech mechanizmach, o czterech mechanizmach tak naprawdę, które pojawiają się w naszym życiu w momencie, w którym doświadczamy traum, a które nawigują nami potem przez całe nasze życie. I dzisiaj jest taki wyjątkowy dzień dla mnie, bo dzisiaj są moje urodziny i dzisiaj, jak każdego roku, jak każdego roku, przechodzę pewne doświadczenie tych urodzin w bardzo specyficzny sposób. I na przestrzeni ostatnich 8 lat swojej osobistej pracy przechodziłam chyba przez wszystkie etapy. Przechodziłam przez etap, w którym w ogóle nie chciałam świętować tego dnia i uznałam, że ja nie chcę tego świętować. I ja nie chcę w ogóle, żeby ktokolwiek mi składał życzenia. Ja nie chcę w ogóle mieć z nikim kontaktu i nie chcę, żeby ktokolwiek mnie w jakikolwiek sposób obdarowywał, co było trudne, ponieważ moje dzieci tego nie mogły zrozumieć i dla nich było to bardzo, bardzo trudne. Ale we mnie był taki ogromny, ogromny bunt, że ja teraz chcę, żeby to było po mojemu i wszyscy muszą zrobić tak, jak ja chcę i ja nie chcę tego świętować. Był też taki etap, kiedy bardzo chciałam to świętować i chciałam, żeby wszystko było perfekcyjne, idealne. I był też taki etap, kiedy uciekałam, kiedy się spakowałam pewnego dnia, wcześniej rano, kiedy jeszcze wszyscy spali. Oczywiście wcześniej mówiąc, że zamierzam rano wyjechać i wyjechałam. I wróciłam bardzo późnym wieczorem. I każdy z tych etapów był niczym innym jak przechodzeniem przez jeden z tych mechanizmów, o którym dzisiaj chcę Wam powiedzieć. Możecie się spotkać z trzema z nich bardzo często, ale ja wymienię cztery, ponieważ mam takie poczucie, że ten czwarty jest czymś, w czym niektórzy z Was znajdziecie również siebie. Te mechanizmy, o których wspominam, to mechanizm ucieczki, mechanizm atak-walka, mechanizm chowania się i mechanizm zamrożenia. I to są reakcje nas na sytuacje, które nasz umysł odbiera jako zagrożenie. To jest nasze reagowanie w momentach kłótni, w momentach niewygodnych sytuacji, w momentach konfrontacji, w momentach krytyki, w momentach znalezienia się w sytuacji, która nie jest dla nas przyjemna i której nie chcemy, którą głęboko, głęboko w naszej podświadomości odczytujemy jako swoiste zagrożenie. I te mechanizmy dyktują nasze życie. Ciągle. Ciągle i ciągle i ciągle. I moja młodsza córka, 6-letnia, ona jest niesamowitym stworzeniem ludzkim. Jest absolutnie niesamowita, ponieważ ona kocha życie i ona manifestuje sobą wszystko to, co się w niej dzieje. I uwielbia to życie. Do swoich urodzin przygotowuje się rok. I przez rok zbiera piosenki, które jej się podobają, które chce usłyszeć na swoje urodziny. Przez rok mówi o tych, jakie prezenty chce dostać i każe tą listę spisywać. I przez rok bardzo dokładnie i skrupulatnie planuje swoje przyjęcie i kogo na nie zaprosi. W jednym z postów na Facebooku opisywałam to, jak wyglądały jej ostatnie urodziny, gdzie bardzo mocno zamanifestowała je po swojemu i mimo jakichś takich moich obaw, że jest to końcówka wakacji i dzieci
Jej przyjaciele ze szkoły pewnie będą gdzieś na wyjazdach i możliwe, że nikt nie przyjdzie. Tym bardziej, że było to w drugim mieście, w oddalonym o ponad pół godziny drogi. To może nie dojadą, a okazało się, że przyjechali. Byli ci, którzy byli ważni. Naprawdę ilość osób zaskoczyła mnie. Spodziewaliśmy się, że będziemy mieć 10 dzieci, a było 15, więc więcej niż w ogóle byłoby to możliwe do wyobrażenia i mieli naprawdę świetną, genialną zabawę. I ona mi pokazuje od innej strony to czerpanie radości z życia. I przyglądając się jej, ona postrzega świat przez swój pryzmat, przez swoje doświadczenia. I dla niej dziwne było to, że ja nie chcę swoich urodzin świętować. Dla niej ten dzień jest tak magiczny i tak wyjątkowy. A dla mnie przez większość mojego życia nigdy nie był. Aż w pewnym momencie zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, czym jest ten dzień. I oczywiście kilka tygodni przed moimi urodzinami moja córka zaczęła mnie pytać, jak chcę je spędzić. I powiedziałam, że nie wiem, bo naprawdę nie wiedziałam. Potem zaczęłam mówić, że jedyne, o czym marzę, to o świętym spokoju. Jak pewnie wielu rodziców po wakacjach. I pomysłów miałam wiele na te urodziny dzisiejsze. I oczywiście, że było wśród nich ucieczka. Oczywiście, że tak. Najlepiej na bezludną wyspę, sama, bez nikogo. I oczywiście, że wśród nich było też huczne imprezowanie, żeby cały świat o mnie usłyszał i o moich rodzinach. I był też moment, kiedy miałam ochotę nic nie robić, bo i żeby mi wszyscy dali święty spokój. I przeszłam przez tą falę tych wszystkich aspektów i dotarłam do takiego momentu, gdzie zdecydowałam, że pozwolę sobie poddać się nurtowi temu, co będzie się działo, określając jedynie pewien zarys tego, czego chcę doświadczyć. Tego, że chciałabym pójść potańczyć, że chciałabym pobawić się, że chciałabym zjeść fajny obiad w fajnym miejscu z kim? Z tymi, którzy są bliscy mojemu sercu. I że chciałabym, aby ten dzień był takim absolutnym relaksem. I zaskakujące. Ale wszystko w tym kierunku poszło. Jeszcze jestem przed obiadem. Żeby nie było, ale póki co mam za sobą absolutnie fantastyczną imprezę, gdzie wybawiłam się do późnych godzin. Wytańczyłam, popijając wodę. To było niesamowite doświadczenie, bo ostatni raz na takiej imprezie byłam bardzo dawno temu. I to było ciekawe doświadczyć innego wymiaru muzyki, pijąc wodę. Nie będąc pod wpływem żadnego alkoholu. Niesamowite było to, że obudziłam się dzisiaj niezmęczona, pełna sił witalnych, z genialnym nastrojem. Zostałam obdarowana przez moje córki prezentami. Wzruszyłam się ogromnie, bo od młodszej dostałam pieniądze w kopercie. Dwa pięciofuntowe banknoty i kilka drobnych. I to było niesamowicie poruszające dla mnie, że obdarowała mnie tym i obdarowała mnie oczywiście jeszcze wieloma innymi prezentami, takimi, które uważała, że będą dla mnie ważne, jak bluzka, którą będę mogła założyć do pracy, jak długopis, którym będę mogła pisać w dzienniku i dziennik, którego będę mogła używać. I wiele, wiele jeszcze innych dodatkowych rzeczy. I starsza córka, która spełniła moje życzenie, moją prośbę i od niej otrzymałam coś zrobionego przez nią. Bo to są zawsze dla mnie takie najpiękniejsze rzeczy, kiedy otrzymuję coś, co dana osoba robi. Bo to jest
niemożliwe do kupienia. I to zawsze w sobie niesie tyle energii, tyle emocji. Więc ten proces, przez który ja przeszłam, trwał lata. Naprawdę lata. Te mechanizmy, które w moim życiu dominowały, kiedy coś działo się nie tak i musiałam trzymać gardę wysoko, chronić się, bronić, atakować. A potem, kiedy było wszystkiego za dużo, uciekałam i chowałam się. I nie chciałam w ogóle wychodzić na świat, chowałam się w swojej jaskini. Każdy z Was być może będzie mógł się tutaj odnaleźć. Jedyny, którego nie doświadczyłam, to zamrożenie. Ale obserwowałam, czym jest ten mechanizm u innych osób. Jest on niczym innym jak zastygnięciem w miejscu na sytuację i w trakcie zdarzenia, które jest trudne. I to jest naprawdę jak zamrożenie. I to jest trudne, kiedy my zdajemy sobie z tego sprawę. Kiedy odkrywamy, co nami kierowało całe życie. I kiedy zaczynamy być świadomi tych mechanizmów na co dzień i łapiemy się na tym. To są trudne momenty. My chcemy wskakiwać w to stare i chcemy iść w tym starym i być w tym starym, w tych starych zachowaniach, bo my je znamy i wiemy, jak się w nich poruszać. Ale jak się poruszać w takich innych? Jak się poruszać w czymś, co jest zaufaniem, poddaniem się, płynięciem z nurtem? Jak płynąć z nurtem, kiedy jest zagrożenie? Jak płynąć z nurtem i zaufać i poddać się, kiedy dookoła dzieją się trudne dla nas rzeczy? Kiedy dochodzi do kłótni, kiedy jesteśmy oceniani, krytykowani? Jak wtedy się w tym odnaleźć? I taki głęboki wdech i zrobienie kroku w bok jest pierwszą rzeczą. I zauważenie tego, co się w tobie dzieje. Bo dzieje się w tobie wtedy kaskada emocji. Mogłabym powiedzieć, że jesteś wtedy jednym wielkim laboratorium chemicznym, w którym wpadło stado dzieci. I zaczynają robić doświadczenia chemiczne i wszystko ze sobą mieszać. I tym się naprawdę stajesz. Ponieważ przechodzi przez ciebie ogrom reakcji chemicznych, biochemicznych. Żeby nie wybuchnąć i nie zareagować tak, jak przez 30-40 lat reagowałeś, to jest trudne. Ale uwierz mi, że moment, w którym to przejdziesz, bo to są tylko emocje. I jak każda emocja, mają fale, górki i dołki. Więc jak tylko to przejdziesz, to uczucie, które się w tobie pojawi, to jest wow. Po pierwsze duma. Ogromna duma. A potem? Potem większa świadomość. I szukanie innej drogi. Innego sposobu reagowania. I ten inny sposób reagowania, który można określić jako poddanie się i zaufanie, jest swoistym wyjściem z roli, w której całe życie byłeś. Kiedy z tej roli wychodzisz, to jakbyś miał możliwość zobaczenia siebie z boku. Czasem jest to bardzo trudne i bolesne. Czasem nie wytrzymujesz i wskakujesz na tą scenę, wchodzisz z powrotem w tą rolę i heja, robisz porządek. Ale kiedy zrobisz ten porządek, orientujesz się, co zrobiłeś. I wtedy jest czas na
Nie bicie się w pierś i poczucie winy. Nie, nie, nie. Wtedy jest czas na rozeznanie i na pobycie ze sobą i na spotkanie się z tą cząstką ciebie, która wyszła na prowadzenie. Powiedzenie jej: widzę cię, jestem z tobą, widzę, jak jest ci trudno. Ukochanie siebie z miłością, z takim zrozumieniem i też wyrozumiałością dużą dla siebie, że całe życie być może nie wiedziałeś jak i że można inaczej. Teraz powoli będziesz to odkrywać, ale wciąż będą zdarzały się chwile, kiedy wpadniesz w ten stary nawyk, w ten stary styl reagowania. Jednak chcę ci powiedzieć, że moment, w którym zauważysz to i uda ci się nie wpaść w to stare i pozwolisz sobie w tym wytrwać dłużej, wow, wtedy napisz do mnie wiadomość. O, wiem, że będziesz wtedy świętować to, bo wiem, jakie to jest uczucie. Przypomnij sobie wtedy moje nagranie. Napisz wiadomość albo komentarz pod tym nagraniem. Ja będę świętować wtedy z tobą twój sukces. Kiedy raz tego spróbujesz, każdy kolejny będzie łatwiejszy, bo już będziesz mieć to doświadczenie. Bo my nie chcemy się poddać i zaufać. I to poddać mam na myśli. Nie podnoszę ręce do góry, nie pokazuję dłonie do góry i nie podnoszę dłoni do góry, żeby być rozstrzelanym, tylko poddać się znaczy zatrzymać. Wziąć głęboki oddech, zatrzymać się i nie pozwolić, by te nasze emocje i to, co się w nas dzieje, kierowały nami. Uwolnić te emocje i pozwolić sobie położyć się na tafli wody i płynąć z nurtem rzeki, być niesionym z tym nurtem rzeki. I kiedy naprawdę zaufasz, tak naprawdę, naprawdę głęboko, nieważne jaki ten nurt będzie, jak bardzo będzie on wartki, nic się tobie nie stanie. My jesteśmy tak bardzo oddzieleni od siebie, od tego, kim jesteśmy naprawdę. Tak bardzo oddzieleni. Kiedy o tym mówię, nawet... Nawet przyroda reaguje. Drzewa potwierdzają to, co mówię. I potwierdzają mocniej, poruszając liśćmi. Jestem w przepięknym miejscu, kiedy to nagrywam dla ciebie. W wyjątkowym lesie, nazywam ten las moim lasem, bo jest w nim niesamowita energia, absolutnie niesamowita. Więc weź z tego przekazu to, co z tobą rezonuje. Zauważ, jak to jest u ciebie. Zobacz, co się z tobą dzieje, jakie są twoje reakcje w tych chwilach, w których czujesz się niekomfortowo, to co wtedy się pojawia. Zadając sobie pytanie, na co ja mam wtedy ochotę, wypłynie, który z tych mechanizmów nawiguje tobą i który nawiguje przede wszystkim, bo to są mechanizmy, które one będą określały każdą twoją reakcję w momencie, w którym będziesz się czuć niekomfortowo. I za tymi mechanizmami jest łańcuszek pewnych zdarzeń i pewnych twoich zachowań. I jak naprawdę, jak usiądziesz z tym i zadasz sobie to pytanie i napiszesz, a potem rozpiszesz, co się dzieje dalej, jak to się dalej toczy i co ty dalej czujesz, jakie emocje się pojawiają, będziesz zaskoczony tym, co odkryjesz. Bez świadomości nie ma możliwości zmiany. A ta świadomość przychodzi w momencie, w którym my się zatrzymujemy i widzimy czarno na białym. Czarno na białym, to znaczy mój mózg, moja głowa, mój umysł i moje oczy widzą to na kartce papieru. I wtedy dociera do nas takie mocne wow.
Szok. A więc to tak. A więc to tak. A no tak, takie rzeczy się magiczne dzieją. Cudownego dnia Ci życzę. Ja przenoszę się w przestrzeń medytacji i za chwilę będę się przygotowywała do dalszej celebracji mojego dnia. Mój pierwszy dzień życia. 44 lata temu. Dużo miałam w sobie wiary i nadziei. I dzisiaj chciałabym to uczucie przywołać i kontynuować je. Zrobić takie zakrzywienie trochę czasoprzestrzeni. Wspaniałego dnia dla Ciebie. Z ogromną, ogromną miłością i szacunkiem do Ciebie jako duchowej istoty w ludzkim ciele. Do usłyszenia wkrótce.